osierocone dzieci bez domu z marzeniami z getta warszawskiego, jak więźniowie za kratkami pragnące żyć i jeszcze raz poczuć ciepło ciała swojej mamy, którą zabrali panowie za żelaznej bramy. Wołania o pomoc nie pomagały. Wtedy pewien człowiek dla tych wszystkich sierot zagrał rolę taty kochającego i walczącego o to, żeby z każdym problemem mogły zwrócić się do niego. Te słowa od serca, miedziane oczami dziecka, to nie jest łatwe. To nie jest pestka, gdy każda z chwil może ostatnią być. Wtedy doceniasz, co to znaczy żyć. Janusz Korczak, pamiętamy imię jego, lekarz, pisarz, no i ojciec wielu sierot. Była to osoba nie bojąca się śmierci, gotowa umrzeć za szczęście i życie swoich dzieci. My pamiętamy, nie zapominamy o ludziach, na twarzach których można było dostrzec, co tkwi czerwone plamy. Właśnie im hołd składamy i nie dowierzamy, jaką krzywdę potrafiły zrobić tym bezbronnym ludziom te bezduszne chamy. A ostatnim widokiem dla tych osób była setka ludzi i ubrudzone krwią te ponure cztery ściany. Tam, te ponure cztery ściany.